ile można osendaj. Tokio. Ostatnia kawa na dworcu, Shinkansen, 400 km w 1,5 godziny i byliśmy w stolicy. To tempo podróżowania warte jest każdych pieniędzy. Szkoda, że Pendolino nie hasa szybciej. Mogli mi wmawiać, że mamy w Polsce szybkie koleje, dopóki nie przylecieliśmy tutaj. Wyobraźcie sobie, 3 godziny z Gdańska do Krakowa. Autostrady byłyby puste. Ale do rzeczy. Wyjechaliśmy po południu, więc i na miejscu byliśmy późno. Ale taki był plan. Żeby zacząć z rana, a w dniu przyjazdu tylko się rozlokować. I wpaść na Ginza do Vitona i Versace'ego zapytać, jak się chłopaki mają. Przed wjazdem do hotelu załopaliśmy się na przekąskę i piwo w jakimś hinduskim, łamane pakistańskim barze po drodze z metra. Było smacznie, ale gospodarz jakoś nie chciał nas spuścić z oka. Cały czas stał nam nad głowami. Czuliśmy się nieswojo. Obok hotelu, za to malutka kafejka na piętrze, same dripy, ale pyszne muffiny. Wracaliśmy tam jeszcze kilkakrotnie. I wreszcie Ginza. Pobliskie centrum miało punkt widokowy na dachu, więc rzuciliśmy też zakupowym okiem, ale i z tarasu. Jakiś płyn w kawiarni w tymże centrum i do hotelu zbierać siły na następny dzień. Dlaczego pomyślałeś, że to sam zrobisz? Ja po prostu pomyślałem, że sam to zrobię. Chociaż karma i zabijesz, boję się teraz strasznie.